Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na portalu FPC. Myślicie, że wiecie co to jest za obudowa? Jeżeli w tej chwili pomyśleliście Armis R7, no to macie tylko połowiczną rację. Ponieważ dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, sprawdzimy sobie i przetestujemy najnowszą obudowę od Silentium PC R7XTG. Ta różni się od Armis R7TG tym, że cały front, a właściwie jego większa część, to hartowane szkło. Zapraszam na film. Już jakiś czas temu nasza polska firma Silentium PC zaprezentowała nową zupełnie linię obudów Armis, w skład której wchodzą Armis R1, R3 i AR7 w dwóch wersjach. Wersja po prostu R7. Wtedy mamy obudowę, która wszystkie panele, no powiedzmy sobie klasyczne. Front tworzywo, a boki to metal. Natomiast jest jeszcze jedna obudowa, którą miałem okazję recenzować. Link do tej recenzji znajdziecie pewnie gdzieś w karcie informacji albo na końcu tego filmu. AR7KTG. Jest to obudowa, która posiada panel roboczy wykonany z hartowanego szkła, podświetlenie RGB w postaci wentylatora oraz dwóch listew, czy po prostu pasków LEDowych. Tamta obudowa doczekała się troszeczkę jeszcze innego wariantu, który dzisiaj wam zaprezentuję, Armis R7XTG. Obudowy pod względem podstawowej funkcjonalności są praktycznie identyczne. Mamy tutaj możliwość zainstalowania płyt głównych nawet w standardzie AATX. Możemy tu instalować chłodzenie cieczą nawet do 320 mm, w tym przypadku i na topie, i na froncie. Natomiast zasadnicza różnica to front. Moi drodzy, w przypadku Armisa R7TG, czyli również tego z podświetleniem RGB, mieliśmy front wykonany z tworzywa. Mieliśmy również zatoki na dyski 5,25 cala lub kontroler, który mógł tam wejść, na przykład kontroler prędkości obrotowej wentylatoru z czujnikami temperatury itd. itp., a panel był szklany. W tym przypadku większość frontu, tak jak mówiłem na wstępie, zakryta jest przez hartowane, przyciemniane szkło. Nie mamy już w tym momencie miejsca na instalację napędów 5,25 cala. Całość wygląda zdecydowanie bardziej drapieżnie, natomiast nadal mamy możliwość zamienienia miejscami portów wejść-wyjść. Mogą być tak klasycznie jak tu na górze, albo możemy je przenieść na dół. Ich funkcjonalność też w zasadzie zmianie nie uległa, ponieważ mamy kontroler podświetlenia RGB w przycisku, mamy włącznik, wyłącznik komputera, dwa porty USB, oba w standardzie 3.0, oraz analogowe wejście do mikrofonu, wyjście słuchawkowe i wbudowany kontroler prędkości obrotowej wentylatorów 3-stopniowy, przy czym mamy tutaj minimalną prędkość, średnią prędkość odpowiadającą napięciu 7 V i maksymalną prędkość obrotową odpowiadającą napięciu 12 V. Nie ma funkcji stop, czyli wentylatorów sobie całkowicie w tej obudowie nie wyłączymy. To nie jest jednak jedyna zmiana, jaka nastąpiła w stosunku do Armisa R7TG. Tutaj mamy również inne wentylatory. One różnią się trochę z jednej strony samym wyglądem podświetlenia, natomiast wciąż jest to podświetlenie RGB, ale co istotniejsze, dwa niepodświetlane wentylatory na froncie zostały zamienione przez trzy wentylatory podświetlane już oczywiście z podświetleniem RGB. No i zobaczmy teraz z tyłu obudowy. Moi drodzy, za regulację prędkości obrotowej wentylatorów, ale również za regulację podświetlenia odpowiada dokładnie ten sam kontroler, co w przypadku Armisa AR7TG. Mamy tutaj możliwość dołączenia jeszcze dodatkowych wentylatorów oraz na przykład chociażby podłączenia całego podświetlenia od układów chłodzenia nawis RGB. No i to jest ten kontroler, o którym też nawet wspominałem w ostatnim filmie, że mamy go już zabudowanego, podpięcia są normalnie na piny. Jest to zdecydowanie lepiej wykonana konstrukcja niż w przypadku po prostu Armisa AR7. Całość oczywiście instalowana jest na rzep, więc można go zdjąć, poprawić czy też przenieść w inne miejsce. I również jak w przypadku Armisa R7, Armisa R7TG, tutaj nie ma zmiany co do ilości miejsca na aranżację okablowania. Obudowa również z tyłu jest bardzo przestronna, mamy sporo miejsca, którymi możemy przeprowadzić przewody, żeby je zaaranżować. I jest również duża ilość tego typu wypustków do przypięcia ich opaskami. Nie brakuje miejsca na zasilacz. Tutaj z tyłu widzimy również dwie zatoki do instalacji
dysków 3,5-calowych, w których opcjonalnie możemy zainstalować również dyski 2,5-calowe, natomiast dedykowane zatoki dla dysków 2,5-calowych, domyślnie oczywiście dysków SSD, mamy tutaj w zasadzie na całej tej stronie. Mamy również dobrze zaprojektowany otwór, który umożliwia nam na przykład instalację niereferencyjnych chłodzeń, zdejmowanie ich do czyszczenia itd. do układu chłodzenia procesora. Zobaczmy sobie jeszcze na tył obudowy. Tutaj również zmian w zasadzie nie ma, moi drodzy. Mamy dwa pionowe śledzie. Jest również miejsce na riser, dzięki czemu możemy kartę graficzną zainstalować w pionie. No i tutaj od razu jako taką wadę mogę wymienić brak takiego risera w zestawie. Szkoda, że od razu po wyjęciu tej obudowy nie możemy sobie karty instalować w pionie w nowych komputerach. Mamy również miejsce oczywiście na zasilacz, wykręcane, wentylowane śledzie, no i miejsce na instalację wentylatora 120 lub 140 mm. No i tutaj mamy oczywiście Sigma RGB zainstalowaną już fabrycznie przez producenta. Czym więc mamy dzisiaj do czynienia, moi drodzy? Przede wszystkim Armis AR7 XTG jest nieco wyżej wyceniona niż w tej chwili możecie kupić Armis AR7 TG bez tego X-a gdzieś tam na końcu i kosztuje w tej chwili około 450 zł. W zamian za to dostajemy obudowę, która przede wszystkim jest lepiej wyposażona w wentylatory. Wszystkie wentylatory to wentylatory Sigma Pro RGB 120 mm. I mamy ich w sumie sztuk 4. 3 na froncie, 1 z tyłu. W przypadku Armisa AR7 TG to były 3 wentylatory, jeden z podświetleniem RGB z tyłu oraz 2 bez podświetlenia na froncie. Kolejna sprawa to cały praktycznie przeszklony front obudowy. Niestety z uwagi na to szkło tracimy możliwość instalacji napędów 5,25 cala. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie wydajności tych wentylatorów oraz kultury pracy całej obudowy, no to tutaj szczerze mówiąc chyba żadnego zaskoczenia nie będzie, ani dla mnie nie ma, ani dla Was nie będzie, bo ta obudowa pozostaje dość cicha i jest również odpowiednio chłodna. Pamiętajcie o tym, że w przypadku metodyki testowej wentylatory, ich zasilanie było podłączone do płyty głównej, natomiast już w tej chwili jest przełączone z powrotem na kontroler. I na przykład grając mamy możliwość kontroli i z tych obrotów minimalnych możemy ustawić je na maksymalne, dzięki czemu kosztem oczywiście nieco kultury pracy poprawimy sobie wentylację we wnętrzu obudowy. Co do kompatybilności tej obudowy, czy to z kartami graficznymi, czy z chłodzeniami, odsyłam Was tak na dobrą sprawę do poprzedniej recenzji, ponieważ tutaj nic się nie zmieniło poza kwestią chłodzeń cieczą. Armis AR7 oraz AR7 TG z uwagi na fakt posiadania zatoki dla napędów 5,25 cala nie mogły na froncie obsługiwać chłodnic o wielkości ponad 300 mm. Tutaj, jeżeli chcecie sobie takie chłodnice zakupić, jak najbardziej Wam wejdą Wam na front, wejdą Wam również na top tej obudowy. Moi drodzy, ode mnie, jeżeli chodzi o tą obudowę, leci rekomendacja. Uważam, że jest to produkt godny uwagi. Oczywiście nie idealny, bo pewne małe wady są, jak chociażby dostęp do filtra przeciwkurzowego na froncie obudowy. Tu się nic nie zmieniło, wciąż mamy filtrację z boku.
dzięki czemu albo właściwie przez co musimy ten froc zdejmować, żeby te filtry wyczyścić, więc to są takie drobne kwestie do poprawy, natomiast moim zdaniem nie mające na tyle, że tak powiem, negatywnego wpływu, żeby tej rekomendacji o budowanie mogła dostać. Ode mnie na tyle, dzięki za uwagę, cześć, hej!